Witam Was, docent polski mniebrowary.pl. Piękny październikowy dzień, ostatni dzień października właściwie. Temperatura 20 stopni, efekt cieplarniany jak na dłoni. A na stole, no browar, do którego miałem sentyment, można powiedzieć, że mam sentyment historyczny, czyli browar Konstancin. Oni się chwalą tutaj właśnie since 1992, 1992 rok, Konstancin Zdrój pod Warszawą. Faktycznie wtedy istniał tam browar i piło się naprawdę bardzo fajne piwa zdrojowe, opracowane przez na recepturze doktora Andrzeja Sadownika. Czy było mazowieckie? Nie pamiętam, ale naprawdę Konstancina wtedy w tamtych latach 2004-2005 piło się dosyć często. Naprawdę było to świetne piwo. No ale potem kupił go browar Gontyniec, Kamionka, i produkcja została przeniesiona właśnie w tamte rejony Wielkopolski. I z Konstancinem, z Mazowszem już to piwo oprócz nazwy nie miało nic wspólnego. Teraz wracam do tego piwa, bo zazwyczaj w marketach ono kosztowało około 6 zł. No to mówię, niespecjalnie mnie to interesuje, ale teraz jak ta inflacja poszła do góry, a piwo z Konstancina nadal jest po 6 zł, to się skusiłem. Dwa nowofalowe piwa, APA i IPA. No zobaczymy, no nie skreślam ich na starcie, zawsze trzeba mieć otwartą głowę. A powiem Wam, że Konstancina po przeprowadzce chyba nie piłem ani jednego, może jakieś jedno takie tam specjalne, jak robili z Dorotą Chrapek czy z Michałem Kopikiem, może jakieś jedno wypiłem, ale tak to nie miałem okazji. Zatem zaczynamy od APY, 12,5 Balinga 5,6 Alko na chmielach Amarillo, Cascade i Equanot. APY nigdy nie pogardzę, zawsze ten styl znajduje moje uznanie. Więc zobaczymy, jak to jest w wykonaniu Konstancina. Wybaczcie sąsiada, który od godziny napieprza piłą spalinową, niespożyta energia w cięciu drewna. Za mną też widzicie, że kuzyn Andrzej drewno przygotował na ciężkie, chłodne dni. Z węglem problem, więc jest drewniany opał i sąsiad z tego korzysta, więc może być trochę z tym dźwiękiem problem. Dobra. Piana skromna się utworzyła, opalizujące, nagazowania też niespecjalnie tutaj można zaobserwować. No takie trochę wygazowane, jakby zleżałe. Zobaczymy jak z aromatem. No mamy ten amerykański chmiel, ale absolutnie on nie jest pierwszej świeżości. Takie mam wrażenie trochę dojrzałe owoce, trochę żywicy. No brakuje takiej świeżości, rzeźkości. To piwo tak pachnie, jak wygląda. Jakby już było trochę starawe. Jakby lekko już było utlenione. Do maja 2023. Kupione w Lidlu. No nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Może w browarze po prostu sobie długo leżakowało. Zdrówko. No okej, nie jest źle. Jakoś specjalnie tego utlenienia w smaku nie ma. Tak jak od razu można było zaobserwować, jest dosyć nisko wysycone, więc nie ma w nim jakiegoś życia. W smaku jest fajne, jest czyste. Jest goryczka, która jest taka nawet grejpfrutowa. Jest żywica. Smak na pewno jest najlepszy z tego piwa. Oprócz wyglądu, prezentacji i tego aromatu trochę właśnie niespecjalnie świeżego. Ale smak bardzo w porządku. Jestem po tym całokształcie mile zaskoczony, że jednak smak jest o wiele lepszy niż pozostałe składowe tego piwa. Do wypicia z butelki, żeby nie czuć... Nie poczuć tego aromatu niezbyt, tak jak mówię, pierwszej jakości. No dobra, APA do picia z butli. Czy 6 zł za takie piwo to jest dobre rozwiązanie? No, oczywiście każdy musi sobie odpowiedzieć zasobnością portfela. Ja myślę, że na rynku mamy gracza i dobrze wiecie,
że mamy bardzo dobrą White IPA za 5 zł w promocji u Płaza 5,40, więc jest taniej i jest zdecydowanie lepiej. No dobra, ale sprawdźmy teraz IP na odmianach Chinook, Mosaic, Citra 15,5, 6,3. Tak to się prezentuje na kontrze. No już widać, ciemniejsze w barwie. Piana jakby trochę bardziej, zdecydowanie bardziej. Drobna, obfita, kolor bursztynowy, nasycenie, jakieś tam bąbelki, ale myślę, że podobnie. Ale to już wygląda lepiej niż ta apa. A jak pachnie? Aromat dosyć podobny, chociaż odrobinę lepszy. Nie jest aż tak dojrzałe, takie zleżałe. Takie miękkie owoce, trochę brzoskwini, trochę moreli. Jest okej. Okay. Zdrowie. Sąsiad pruje bezlitośnie. No tak, tutaj goryczka już jest większa. No i akurat, o ile powiedziałem, że apa mi bardzo podpasowała względem smaku, ta goryczka była fajna, przyjemna, króciutka, ale bardzo piwo było czyste, to tutaj już mamy taką goryczkę trochę w typie łodygowym. Taka lekko zalegająca, trochę męcząca, więc rzeczywiście goryczka jest mocniejsza w IPie, ale według mnie ona ma gorszą jakość, mniej przyjemny charakter niż w apie. Kurczę, gdyby połączyć, zrobić te składowe, czyli smak apy i aromat IPy, nie miałbym żadnych zastrzeżeń do Konstancina. A tak mamy takie półśrodki, tak? Tutaj problem ze smakiem, tutaj problem z aromatem. Czy wrócę do Konstancina? Nie sądzę, nie? To jest takie piwo raczej na sprawdzenie, na jeden strzał. Niestety w cenie, albo stety, w tej cenie mamy dobre alternatywy, więc ja po prostu wracam do tych swoich ulubionych piw typu White IPA, wiadomo z jakiego browaru. W komentarzu możecie dopytać. Natomiast Konstancin do poprawy. Jeżeli się poprawicie, dlaczego nie? Myślę, że będzie można po to piwo sięgać. Tak więc liczę na poprawę browaru Konstancin i zdrówko.